Przechodzimy do następnego punktu. Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012 roku. Tym tematem zajmowała się Komisja Finansów. Bardzo proszę może pana przewodniczącego komisji o krótkie podsumowanie pracy Komisji Finansów. Pan Radny. Nie udaje mi się włączyć przycisku zielonego, więc potem będę się posługiwał. Komisja zebrała się zgodnie z planem pracy Komisji Finansów i Gospodarki. Przeanalizowaliśmy wykonanie budżetu miasta za 2012 rok w pierwszym półroczu. Wszyscy radni mieli okazję przy okazji tej komisji zadać stosowne pytania. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane przez naszą przez skarbnik miasta. I komisja nie miała obowiązku wystosowywać jakiejkolwiek uchwały w tej sprawie, bo nie jest to obowiązek ustawowy. Tak więc informuję państwa, że na wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości radnych składu Komisji Finansów pani skarbnik udzieliła szerokich wyjaśnień. Mam nadzieję, że nie ma dzisiaj w tej sprawie żadnej wątpliwości. Ponadto przedmiotem rozmów tej tematyki było posiedzenie komisji telewizyjnej. Myślę, że przewodniczący komisji telewizyjnej może ma coś nowego do odniesienia, ale niektórzy radni zasiadają w jednocześnie w komisji telewizyjnej i komisji finansów, więc nie wiem, może pan przewodniczący się chce coś dodać. Ja uważam, że powiedziałem wszystko, co zrobiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Przechodzimy do następnego punktu. Głosem dyskusji był głos przewodniczącego Komisji Finansów. Przewodniczący Komisja Finansów nie wnosi żadnych uwag. Przechodzimy do następnego punktu. Analiza projektu numer 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. Czy ktoś z państwa ma może dodatkowe uwagi, pytania? Projekt był bardzo dokładnie analizowany na trakcie połączonych posiedzeń komisji. Pan radny Bocz. Ja tylko mam uwagę, co do sposobu przekazywania informacji. Proszę państwa, mieliśmy posiedzenie wspólnej komisji przedwczoraj? We wtorek. No, była się, jak państwo pamiętacie, szczegółowa dyskusja na temat szczegółowej analizy wydatków. Dzisiaj, w czwartek, dostajemy uzupełnienie do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. No i niemało obszerny tekst. Powołuje się różnego rodzaju rozdziały. Ja nie wiem, czy my jesteśmy tak bystrzy, żeby powiedzmy, dostając bezpośrednio przed sesją, móc zanalizować te zmiany. Nie wiem. Ja w każdym razie mam wątpliwości i bardzo proszę na przyszłość, żeby tak tego rodzaju praktyk nie stosować, ponieważ no, minęło stosunkowo bardzo krótki czas, a dostajemy praktycznie kawał nowy do tekstu, kawał nowych zmian. Nie wiem, chyba że to jest rozwinięcie pewnych rozdziałów, które były omawiane, a odbudziły wątpliwości w czasie posiedzenia komisji zespolonej. Dziękuję. W tej sprawie panie burmistrzu, bardzo proszę o wyjaśnienie. Tak, no właśnie chciałam wyjaśnić, że państwo dostaliście cały projekt w tej formie, w jakiej on jest cały czas. Nie ma żadnych zmian, tylko po prostu. I proszę też nie sądzić, że akurat jeśli chodzi o zakup środków trwałych, a w tym jest samochód osobowy dla Urzędu Miejskiego, to, że było to celowo zamierzone. Po prostu pisząc opis, pani skarbnik zapomniała dopisać tą sprawę, ale piszcie to państwo w załączniku, rozpisane bardzo wyraźnie, w załączniku inwestycyjnym,
tysięcy na modernizację sieci wewnętrznej i podzieliliśmy tą kwotę na zakup samochodu osobowego i zakup do systemu aktywizacji i zabezpieczenia. No i jeszcze 10 tysięcy na sprzęt, na zakup innych środków trwałych, sprzętu komputerowego. Dlatego też bardzo przepraszam, że tego zabrakło tego opisu do wcześniej do tej uchwały. Dlatego wyjaśnię Państwu, nasz samochód ma 6 lat, ma 250 tysięcy przejechanych kilometrów i jest już, skupia się cały czas, jazda nim staje się powoli niebezpieczna. Parę razy już się zdarzało, że musieliśmy to naprawiać, albo coś stukało w czasie jazdy cały czas, no więc dlatego też się zdecydowaliśmy na zakup, sprzedając oczywiście stary sprzęt. Wyjaśniam to, bo o tym nie było mowy na komisji. Pan radny Krakowski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie nam informacji dotyczącej zwiększenia, czy uzasadnienia zwiększenia obsługi długu w budżecie miasta, ale z analizy tej informacji nasuwają się wnioski, czy takie, można powiedzieć, spostrzeżenia, przypuszczenia wręcz czasami. Otóż zaniepokoiło mnie w tym uzasadnieniu ostatnie stwierdzenie z tytułu niedoszacowania wydatków w planie na 2012 rok o kwotę 201 tysięcy złotych. Budżet niedoszacowany w zeszłym roku, więc jeśli byśmy o te 201 tysięcy mieli mniej, mieliśmy mniej pieniążków po stronie wydatków niż powinniśmy mieć, to oznacza jedno, że nie dostaliśmy my, radni, to są moje przypuszczenia, ani też tym bardziej mieszkańcy, pełnej informacji. A taka informacja wydaje mi się, że chyba powinna być w każdym samorządzie na temat obsługi długu. Ile nas w budżecie kosztuje spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek. To jest bardzo niepokojące, bo mogę przypuszczać, domniemywać, że w tym momencie zaczynamy podążać śladem wyżej usadowionych urzędników zajmujących się finansami państwa, że tworzy się wręcz swego rodzaju wirtualną księgowość, aby tylko nam się zgadzały słupki po lewej i po prawej stronie, aby można było przedstawić przed Regionalną Izbą Obrachunkową i pochwalić się przed mieszkańcami czy przed społeczeństwem. Oto mamy taki budżet, który jest tak zwany spięty, czyli zrównoważony i nie mamy tylu wydatków, a okazuje się, że jednak te wydatki się pokazują i myślę, że o nich wiedza była w zeszłym roku o tej porze, a my dostaliśmy niepełną informację. Bo z drugiej strony skąd mieliśmy mieć tę pełną informację? Skoro w zaciszu gabinetów w różnych urzędach jest to tylko do wiedzy innych, wręcz może czasami tajne przez poufne. W związku z tym ja mam nadzieję, że przy pracach nad budżetem na przyszły rok dostaniemy jednak ten budżet naprawdę rzetelnie przygotowany z prawdziwymi, w 100% przewidywalnymi po stronie wydatków danymi informacjami, abyśmy mogli jednak przyjąć na następny rok budżet realny, a nie poniekąd wirtualny. No bo jeśli, pomówmy się, ten budżet zaproponowany Radzie Miejskiej do uchwalenia w zeszłym roku, a wcześniej przedłożony do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową ma być budżetem wirtualnym, to ja niestety, drodzy Państwo, na takie rzeczy się nie piszę i nie godzę się na taką sytuację, bo potem 523 tysiące na 2 miesiące przed końcem roku budżetowego mamy zwiększyć o 523 tysiące mamy zwiększyć obsługę długu publicznego. Ja sobie przeanalizowałem, drodzy Państwo, WIBOR, na który powoływała się pani skarbnik, jak ten WIBOR zmienia się w tym roku, ponieważ WIBOR
odnosi się do każdego rodzaju zaciąganych kredytów. Zapewne jak tu siedzimy, każdy z nas prędzej czy później brał lub weźmie kredyt konsumpcyjny, hipoteczny na zakup samochodu, mieszkania i tak dalej. Mieszkańcy też biorą i patrzą, jak im się zmienia ten kredyt i jak wzrastają odsetki od kredytu. I w tym roku tak naprawdę, proszę Państwa, ten WIBOR zmieniał się niewiele razy, nieznacznie. Tym bardziej, że zmiana WIBOR-u opiera się na decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, która to Rada Polityki mówi o pewnych stopach procentowych. A zatem uważam, że tak naprawdę to, że dostaliśmy w zeszłym roku niedoszacowany budżet, to delikatnie mówiąc jest skandal. Bo teraz stoimy przed końcem roku budżetowego i mamy zwiększać wydatki na obsługę dróg. Ja do końca nie jestem pewny, czy to jest wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Ja poproszę o wyjaśnienie Pani sprawy. W jaki sposób naliczyliśmy kwotę 526 tysięcy? Może to się dzieje? No, uzasadnienie jest napisane, z czego wynika to zwiększenie proponowane. Czego? 328 w związku ze zwiększeniem oprocentowania, a 201 tysięcy z tytułu niedoszacowania. Panie burmistrzu, chodzi o to drugie, to niedoszacowanie, z czego to wynika? Ponieważ przy konstruowaniu projektu budżetu zakładałam przy wyliczaniu tej kwoty na zapłatę oprocentowania, który będzie wzrastał WIBOR. I dlatego też przyjęłam taką kwotę były, tak, to właśnie, jak Pan Piotr odpowiada, do zapowiedzi zmniejszenia były też, ale niestety wiemy, że w tym roku nie zmniejszono, a WIBOR i jednomiesięczny, i trzymiesięczny, który jest podstawą do oprocentowania naszych kredytów. Ja myślę, że te misterne konstrukcje myślowe, które tu tworzył kolega Radny Piotrkowski, są oparte na własnym wyobrażeniu, że można sobie bardzo dokładnie zaplanować oprocentowanie na dany rok i tak samo ten WIBOR. Nie jest to takie proste i ja myślę, że gdybyśmy tak wszyscy umieli świetnie zaprognozować co do procenta do obsługę długu, czy jakikolwiek inny wydatek bądź przychód, to pewnie byśmy mogli wszyscy grać na giełdzie i bardzo dobrze by nam szło, ale tak nie jest. Dzisiaj nie ma żadnej pewności i teraz cieszmy się, a jak widać, ja nie popadam w jakiś straszliwy nastrój. Cieszmy się, że możemy to pokryć i mamy z czego. Ale bardzo proszę Pani Piotrkowski, bardzo proszę o wypowiedź w kwestii. Pierwsze krótkie zdanie. Bardzo się cieszę, że Pani skarbnik na początku, kiedy zabrała głos, powiedziała, nie mam nic do dodania, odnoszę się do moich stosunków bardzo, czyli przyznała mi rację. Ale zapewne tak to mogę zinterpretować. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi Pani Burmistrz, pragnę zauważyć, że wzrost o 523 tysiące w stosunku do zakładanych 1 800 000 to jest, proszę Państwa, 29%. Więc proszę mi pokazać, jaki kredyt wzrósł o 29%, chyba że mamy do czynienia z jakąś pożyczką w niekoniecznie banku, tylko w jakiejś innej konstrukcji finansowej na rynku. A więc być może 523 tysiące w stosunku do 1 800 000 to jest 29%. Do 40 milionów trzeba liczyć, a nie do milionów. Ja liczę, dobrze, proszę Państwa, ja liczę wzrost. Ja liczę, przepraszam bardzo, mogę skończyć. Nie, bo ja, Pani Przewodnicząca. Ale ja nie odbieram Panu głosu, Panie Radny. Dobrze, ja chcę go troszkę porządkować. Pani skarbnik, pozwólmy Panu Radnemu dokończyć i wtedy bardzo poproszę o wyjaśnienie, bo tu Państwo wchodzą sobie w słowa. Bardzo proszę, Panie Radny, dokończyć. Dziękuję bardzo. Wzrost
kosztów obsługi z 1 800 000 o 526 000 to jest wzrost, drodzy Państwo, o 30%. O 30% na usługę. Ja nie liczę w stosunku do całego budżetu, bo bardzo proszę, poruszam się w jednym rozdziale i paragrafie może być. A zatem te 30% wzrostu, o 30% kosztów obsługi jest dla mnie wielce zastanawiające. Czemu dałem raz po wcześniejszej wypowiedzi? Dziękuję bardzo. Pani Starnik, już zadowolony mam, tak? Do wypowiedzi pana Magdalena. Jeżeli tak rozpatrywać i iść w takie myślenia, co pan radny, to należałoby policzyć, jaki jest wzrost wzrost obsługi kredytu do ogólnej kwoty kredytu. Na początku roku mieliśmy 40 milionów kredytu i te 500 000 to jest ponad 1% do oprocentowania więcej. Pan radny Jelec, proszę. Ja bym się tylko zapytać o konkretnie. Czy pani skarbnik mogła mi powiedzieć, o ile wzrosło oprocentowanie kredytów, jeżeli chodzi o punkty procentowe? I jaki wpływ miały zmiany WIBOR w konkretnych cyfrach na zwiększenie konieczności obsługi długu? O ile w takim razie wzrosło oprocentowanie tego długu? Pani skarbnik, czy jest pani w stanie coś powiedzieć? WIBOR w przeciągu tego roku rósł od 0,3 do 1,25%. Podstawą oprocentowania jest WIBOR i miał kolosalne znaczenie do wysokości oprocentowania. Pan radny Kaszkiewicz. No bo myślę, że pani skarbnik nie przekonała, dlatego że zawsze, jak dotychczas współpraca z panią skarbnik była osobą, znaczy miałem ją za osobę bardzo dobrze przygotowaną, merytoryczną, zresztą pracuję na tym stanowisku bardzo długo i miałem wszystko wyliczone 100 groszy. Pomyłka o te 200 parę tysięcy jest tak duża, że się nie ma żadnej. Nie wierzę w to, że to wynika z pomyłki, nieprzeszacowania. Spokojnie do szacowania takiego arytmetycznego. Poza tym nie sądzę, że mamy się z tego się cieszyć, jak ja mam godziną naszego pokryć, bo to oznacza, że nie będzie na inne potrzeby. To nie o to chodzi, żeby mamy się to pokryć, ale przypomnijmy sobie, ile było debaty na temat ochroniarza czy woźnego, nie oszczędzamy, 15 000 to jest dużo. Przecież 20 000 to jest olbrzymi wydatek, a dzisiaj 200 000 czy 200 000 lekkie niedoszacowane. Dlatego pani to przykro, ale nie wierzę w pani tłumaczenie. Widocznie nie chcę pani nam powiedzieć sprawy, bo ciężko mi sobie życzyć to. Dziękuję. Tam coś się dzieje z głosem. Załóżmy kół. Pan radny Jarek, pan poseł, także proszę króciutko. Nie usłyszałem odpowiedzi na moje pytanie. O ile wzrosło oprocentowanie kredytu w bieżącym roku? To znaczy o jaki procent? To 0,3% czy 1,25%? Pani skarbnik. Oprocentowanie jest szacowane każdego miesiąca. I tak jak kształtował się WIBOR w przeciągu całego roku, tak samo rosło na oprocentowanie. To może inaczej. W umowach kredytowych zawarte są warunki oprocentowania kredytu. Jaki wpływ miały zmiany WIBOR na zawarte w tych umowach zmiany oprocentowania? Bo przecież na wpływ na oprocentowanie kredytu ma nie tylko sam WIBOR, ale również postanowienie umowy. Nie, tylko WIBOR. W naszym przypadku tylko WIBOR. To ja bym chciał w takim razie usłyszeć konkretną liczbę. O ile procent wzrosło oprocentowanie kredytu? Co miesiąc? Nie, to zmiany. Bardzo proszę, Pani Piotrze. Ja nie będę do finansów, tylko do formalnych, bo akurat umowy sam, więc umowy mamy podpisane różne, więc nie można powiedzieć, że jest, mamy kilka umów kredytowych, ale z reguły mamy WIBOR jednomiesięczny lub trzymiesięczny, plus marża. Marża kształtuje się również tam od 0,5 do 0,8, no zależy jaki kredyt.
I teraz co miesiąc WIBOR jest inny. Jak Państwo macie również w tym liście, widzicie, że zawsze co miesiąc on się zmienia lub w okresach miesięcznych lub trzymiesięcznych. No teraz nie możemy się odnieść konkretnie, bo to są różne umowy, czyli nie można powiedzieć konkretnej kwoty. Każda umowa ma inny WIBOR plus marże również inne są. Nie są stałe w każdym kredycie. Dlatego trzeba by było się teraz chwilę odnosić do każdego kredytu oddzielnie, wyliczać oprocentowanie do każdego kredytu i do każdego miesiąca. Średnio wzrost WIBOR w tym roku było od 0,3 do 1,25. No plus marża. Plus ta różnica WIBOR na koniec tamtego roku. Pani skarbnik właśnie wyliczyła dokładnie, że z tytułu wzrostu tego oprocentowania płacimy 300 dodatkowo. Planujemy, że zapłacimy 322 tysiące dodatkowo. Z tytułu tylko wzrostu WIBOR-u faktycznego. Natomiast to niedoszacowanie polegało na tym, że budując budżet zakładaliśmy zmniejszenie WIBOR-u, bo Państwo wiecie doskonale, że minister zapowiadał, że WIBOR będzie spadał i on najprawdopodobniej spadnie dopiero w listopadzie, ale już od lipca jest mowa, że będzie niższy WIBOR. Chyba Państwo słyszycie to w telewizji. Więc budując budżet zakładaliśmy zmniejszenie WIBOR-u, a tym samym oprocentowanie by spadło. Jest to te 200 tysięcy dodatkowe, które jest niedoszacowane, ale to nie jest polityczna decyzja, tylko no błąd. No, tak szacowaliśmy, że spadnie WIBOR, a nie spadnie. I dlatego jest te dodatkowe 200 tysięcy. Czyli 200 niedoszacowane, bo liczyliśmy, że spadnie, a te 300 jest to faktyczny wzrost, jaki jest oprocentowanie. No i na tym to polega. Natomiast Panie Andrzeju Radny, jeżeli dokładnie, to żeby opracować po prostu, to trzeba by było indywidualnie każdą umowę oddzielnie rozwijać. Dziękuję. Pan Radny Kliczyński, proszę. Ja sądzę, że tutaj moi koledzy również nie mają pretensji o to, że akurat ta kwota tutaj padła, tylko że przy tak lakonicznym uzasadnieniu to równie dobrze mogło być wpisane 1,5 miliona i takie samo uzasadnienie. I gdyby to, co teraz taką musimy siłą wyrywać z ust pani skarbnik, że to wynika ze wzrostu WIBOR, z niedoszacowania i tak dalej, było jakoś zestawione, czyli ta informacja była pełniejsza, to by nie było po prostu tej dyskusji. Dziękuję. Pan radny Tykowski. Proszę Państwa, Szanowni Radni, jak zawsze pamiętam przy konstrukcji budżetu, samorządy opierają się na wytycznych, które dostają na piśmie z Ministerstwa Finansów. Ja z niepokojem przyjmuję wypowiedź pana radcy prawnego, że opierano się na tym, co zasłyszano w telewizji. To proszę Państwa, jeśli teraz będziemy słuchać tego, co teraz mówi minister finansów i premier na temat rządu, na temat sytuacji gospodarczej polskiego rządu, to ja nie wiem, jak ten budżet ma wyglądać w tym roku. A zatem proszę Państwa, ale nie, proszę Państwa. Konstrukcja budżetu nie powinna moim zdaniem opierać się na tym, co usłyszeliśmy z ustawy, tylko to, co dostają samorządy na piśmie. Dziękuję. Pan radny Kaczyński. Kolego Czarku, szanowny, to nie jest tak, że nie można się na niczym opierać. Na czymś trzeba się oprzeć. Można przyjąć wzrost, stały trend albo spadkowy. Więc akurat tutaj założono optymistycznie. No trudno, to jest błąd i teraz będziemy to zabijać. Ale coś trzeba przyjąć przecież. Dziękuję. Pani Bogucz, proszę. Dokładnie chciałam powiedzieć to, co to pan radny powiedział, czyli przyjmuje się pewne założenia, można założyć wzrost WIBOR-u, można założyć spadek. No słyszymy, czytamy w mediach i tak dalej. Ja myślę, że to kolega radny się marnuje, radny Wielkowski, bo przy tak wybitnej wiedzy to powinien w strukturach Unii Europejskiej wspierać polskie i inne kraje. No dobrze, musimy wiedzieć, jak konstruuje się budżet. No to jest zawsze ryzyko. No nieważne, zaplanuje się co do złotówki. Proszę Państwa, ja mówię do wszystkich obecnych przemysłów, że pani burmistrz też w trakcie poprzedniej komisji, w trakcie komisji wielu z nas mówiło o tym, aby pozbyli się zgłosić gości, bo obowiązuje to wszystkich nas przy tym stole, pani burmistrz i pani notarki. Także bardzo proszę, abyśmy jednak się pilnowali i aby ta sesja przebiegała spokojnie. Pan radny Jelec, adwokat, więc bardzo proszę króciutko. Króciutko, postaram się. Ja może nie jestem wybitnym ekonomistą, ale chciałbym posiąść wiedzę na temat mechanizmu, który spowodował, że została umieszczona w projekcie uchwały taka, a nie inna kwota. I daj Bóg, no, do tej pory takiej wiedzy nie posiadłem.
Nie wiem, skąd się wzięło te 580 parę tysięcy złotych, bo wskaźniki, które, o których mówił i kolega mecenas i o których mówiła pani skarbnik, w żaden sposób przy jakich powierzchnych przeliczeniach nie dają mi tych 30%, o których wzrost kosztów obsługi był. Więc jeżeli przyjąć, że w niektórych okresach było 0,3%, w innych okresach 1,25%, to mogę przyjąć, że wartość oprocentowania zadłużenia miasta wzrosła o 0,8%, to przyjmując maksymalną. I teraz mając przed oczyma te liczby, przy zastosowaniu tego przelicznika w żaden sposób nie wychodzi mi to na 200 tysięcy złotych z tytułu niedoszacowania a tych 300 z tytułu wzrostu oprocentowania. Więc to ja rozumiem, ja nie jestem ekonomistą. Zaraz pewnie pan burmistrz powie, że to są pewne małe. Panie radny. Ale kilka lat temu dyscyplinowałam panią burmistrz, która dyscyplinuje pana i bardzo proszę bez głosu. Dobrze, zaraz pójdę do konta. Tego nie wymaga na razie. Ale ja bym chciał, jeżeli dyskutujemy o finansach miasta, ja bym chciał mieć to jasno wytłumaczone w sposób dla mnie zrozumiały. Bo przy takim przedstawieniu tego problemu ja zaczynam mieć wątpliwości na czym ja głosuję. Bardzo szkoda, że ta dyskusja, moim zdaniem bardzo roboczej, zapewne bardzo potrzebna, nie odbyła się we wtorek, kiedy mieliśmy połączone posiedzenie komisji. Dlatego też myślę, że to też taka dla nas wszystkich tutaj taka informacja, że wszystko było bardzo dobrze przygotowane na komisję. Jeszcze bardzo proszę pana radca. Dosłownie jedno zdanie, proszę Andrzeja, przepraszam. 0,8% przyjmujemy, że jest to wyjściowy wskaźnik. 40 milionów. 0,8%, 320 tysięcy, to co tutaj jest zapisane. Czyli jest dokładnie tyle, o czym mówimy. 320 tysięcy dodatkowego procentowania. Natomiast 200 tysięcy, którego nie doszacowaliśmy, założyliśmy, że 0,5% WIBOR spadnie, tak? No to czemu tego nie pokazano? No to mówimy w tej chwili. 0,8 przyjmujemy twoje wyliczenie. Bardzo proszę pan radny. Proszę Państwa, czy my może słuchamy, tym nie wiemy, ja stanę wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Żeby się to późno uczyć. Przechodzimy do przegłosowania formalnego wniosku pana radnego. Kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Pana wysyłka nie głosuje? Protestuję. 17 osób za, wniosek został przyjęty, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu numer 1 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 1? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. 15 osób za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu numer 2, który jest pochodną projektu numer 1. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Giżycka na lata 2012-2021. Czy ktoś z Państwa ma uwagi lub pytania do projektu? Po następnym otwarciu poprzedniej komisji. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 2? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Zaczekajmy na tabelę. Pani Maria. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 16 osób za. Projekt został przyjęty. I ogłaszam 10 minut przerwy. 10 minut. Co się tu dzisiaj dzieje? Proszę Państwa, wznawiamy obrady. Już bardzo proszę. Co się dzisiaj dzieje? W Polsce nie podoba się. Proszę Państwa, przechodzimy do projektu numer 3.
przyszły. Projekt o zmianie uchwały w sprawie nadania na budownictwo na terenie miasta Giżycka. Czy ktoś z Państwa? Czy ktoś z Państwa? Gościa się włącza, bo raz jest muzyka marszowa, a raz są syreny wyjące. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do dwóch pytań do projektu numer 3? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Tak, no czy nie? Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 3? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o objęcie głosowania. 21 głosów za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu numer 4 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej gminie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Jeszcze chwilkę. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 4? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. 21 osób za, projekt został przyjęty. Nie ma wyników. Nie ma wyników. Przepraszam bardzo. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Teraz? Nie, chwileczkę zaczekamy tutaj. Ale to bardzo proszę o wyniki głosowania, ponieważ ja nie widziałam. Czyli jeszcze raz projekt numer 4, tak? Znaczy, proszę Państwa, zagłosujemy jeszcze raz, ale może potraktujmy to ze względu po prostu stety techniczne, że nie widać jakiejś wyniki głosowania, dlatego proszę o takie głosowanie, jakie było poprzednio. Miejmy nadzieję, że już maszyna pokaże wyniki głosowania, czyli jeszcze raz projekt numer 4. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Jest. 20 osób za, projekt został przyjęty. Ja bardzo proszę naciskać przyciski wtedy, kiedy pokaże się tabela do głosowania, a nie te napisy zalogowane, bo wtedy też coś tam się dzieje ze sprzętem. Przechodzimy do projektu numer 5 w sprawie zbycia nieruchomości. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Czekamy na tabelę do głosowania. Jeszcze nie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 5? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. 21 osób za. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu numer 6 w sprawie zbycia nieruchomości. Zgodnie z Państwa prośbą w trakcie komisji otrzymali Państwo mapki. Bardzo proszę, Pan Radny Waszczykiewicz. Mam pytanie do Pana Mecenasa. Ja przeczytam, zacytuję treść paragrafu pierwszego, która brzmi: wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem i w granicach opisanych w ustawie planu do gospodarowania przestrzennego. Czy taka konstrukcja tego paragrafu zawiera również nieruchomości niezabudowane albo lokale? Bardzo proszę, Pan Radca. Tak, wszystkie nieruchomości objęte tam. W granicach planu. Tak, czyli również lokale i nieruchomości niezabudowane. Jeśli jest zgodne z planem, dobrze. To w takim razie mam pytanie do pana burmistrza Czechowskiego, dlaczego wprowadził mnie w błąd, mówiąc, że nie zawiera taka konstrukcja tego paragrafu na komisji. Pan burmistrz, proszę. Zwrócę się do pana radcy prawnego bardziej o wyjaśnienie wypowiedzi, gdyż kwestia, która była poruszona przedwczoraj na komisji, dotyczyła zasad budowania lokali mieszkalnych w zasobach miejskich.
I pytanie kolegi radnego sprowadzało się wtedy, czy ta uchwała obejmuje również zbywanie lokali mieszkalnych będących w zasobach miejskich. A zasady sprzedaży lokali mieszkalnych są objęte zupełnie inną uchwałą Rady Miejskiej. Co do zasad zbywania lokali mieszkalnych? Jeżeli jest taka możliwość, to trzeba by to sprecyzować. No mówcie, no bo to nie może być wątpliwości, czy ryby było, trzeba było wyraźnie w grupie wymienić, że nie dotyczy lokali mieszkalnych. Nie, bo lokale mieszkalne niezależnie od tej uchwały ja na tym obszarze zbywamy i zbywać będziemy. Ale mamy wielu to, że wtedy uchwały jest problem. Czy na podstawie uchwały o zasadach zbywania lokali mieszkalnych, czy na tej zasadzie? Według mnie, jeżeli jest to zgodnie z planem, jest to ogólny, bardzo ogólny zapis, to wszystkie nieruchomości, które są w tym planie ujęte, zezwala się wtedy na zbycie. Ale rozumiem z tego, że tak naprawdę ta uchwała jest niekorzystna dla polityki prowadzonej przez Urząd Miejski, bo niektóre lokale mieszkalne do tej pory mamy wyłączone ze sprzedaży. A ta uchwała włącza wszystkie lokale mieszkalne do sprzedaży. Ja bym miał wątpliwości, gdyby były te dwie uchwały, to ja uważam, że one by się wtedy wykluczały i by był problem z interpretacją. Także może tutaj wtedy trzeba dodać zastrzeżenie postanowień uchwały o gospodarowaniu lokalami mieszkalnymi. To wtedy by było jednoznaczne. Ale podstawę prawo trzeba by no niekoniecznie, jeżeli to byśmy wyłączyli tam, to ta podstawa by została taka sama. Jeżeli byśmy wyłączyli te... Szanowni Państwo, Panie Radco, prawda, jeśli pozwolicie, zachęcę do włączenia się do dyskusji tego, co prowadzi tą uchwałę, czyli Pana Naczelnika Wydziału Mienia, Pana Jacka Markowskiego. Może rzeczywiście ze względu na bezpieczeństwo wycofać się z tych uchwał i dopisać to, co mówi Radca Pan, sugeruję, że zaproponuję wypowiedź Pana Naczelnikowi. Bardzo proszę. Trochę mi tutaj nie zręczy, nie ma. Pozwolę sobie mieć zdanie odmienne od pana mecenasa z tego względu, że mamy szczegółową uchwałę, która reguluje zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i tą uchwałę ja traktuję jako specjalistę, jako szczegółową regulację w tym obszarze. A więc praktyka była taka, w obrocie funkcjonuje 8 takich samych uchwał o tej samej treści dotyczących różnych fragmentów planów obowiązujących na terenie miasta i zawsze interpretowane było to w ten sposób, że to dotyczy tylko nieruchomości niezabudowanych. Nigdy w oparciu o postanowienie tych uchwał nie był sprzedany żaden lokal mieszkalny. Natomiast oczywiście w przypadku jakichś wątpliwości prawnych możliwe jest dopisanie tego zastrzeżenia, o którym mówił Pan Mecenas, to znaczy, że z wyłączeniem czy też z zastrzeżeniem postanowień wynikających z tamtej uchwały, ale większych wątpliwości w mojej ocenie tutaj. Proszę Państwa, jeśli jeszcze można jedno zdanie, bo jeżeli dodamy słowo niezabudowany, to rozwiąże problem. Tak? Chodzi o niezabudowany? Tak. No to wystarczy dodać słowo wyraźnie zgodne na zbycie nieruchomości niezabudowane. No to też jest pewien problem z tego względu, że są częściowo nieruchomości zabudowane na podstawie starego... To nie jestem w stanie zabudować. Pan radny Karpowski. Przysłuchując się tutaj dyskusji między panem radcą a panem naczelnikiem, troszeczkę jestem taki nie do końca przekonany, który z panów ma rację. Ale też padło tu niebezpieczne stwierdzenie, że mamy się opierać na interpretacji. Że interpretujemy, czy interpretowaliśmy, czy będziemy interpretować pewne zapisy. Ja uważam, że prawo miejscowe ma stanowić w szczegółach bardzo wyraźnie zasadę jego potem przestrzegania i stosowania. A zatem nawet na początku chciałem już zgłosić wprowadzenie do tekstu, do treści paragrafu pierwszego słowo nieruchomości niezabudowanej, ale przed momentem usłyszałem właśnie pewną wątpliwość. W tym momencie będę przeciwny przyjęcie tej uchwały, dopóki na poziomie Urzędu Miasta i pana naczelnika, pana radcy prawnego nie dostanę wyraźnego, jednolitego stanowiska, ale nie opartego na interpretacji, tylko opartego na naprawdę uszczegółowieniu działania prawa miejscowego. Ja mam pytanie do pana radcy. Panie radcy, a czy te dwie uchwały, o których mówimy, nie są uchwałami uzupełniającymi się? Bo pan mi to powiedział, że były takie logiczne, czyli jest uchwała uzupełniająca o sprzedaży. Natomiast strategia mieszkaniowa bardzo wyraźnie określa, które lokale są przeznaczone do sprzedaży, prawda? Tam wymienialiśmy te lokale. Więc zgodnie z tamtą uchwałą, tak naprawdę są lokale, których mimo tej uchwały my tak nie możemy sprzedać. Ale teraz
która wcześniejsza, która szczegółowa, no tylko ciebie pewnie zapis naprawdę interpretacyjny w tym momencie. Ja bym wolał, żeby jednak taka uchwała była jednoznaczna. Przyznam się szczerze, że to jest wydział, który ja nie obsługuję, więc nie chciałbym tu aż mocno, bo my jesteśmy podzieleni, jak Państwo wiecie, dwóch radców prawnych, więc ja dlatego tutaj pewnie nie znam tematu dokładnie. Dobrze było, gdyby tutaj pan Jan Małecki zabrał głos, bo on jakby jest tym głównym autorem, czy współautorem tego projektu. Więc dzisiaj ja jakby nie jestem w stanie zająć ostatecznego stanowiska. Ja swoją tylko mogę opinię wyrazić, natomiast nie chciałbym tu przesądzić. Pan radny Bożka. A potem może pan dwa co ma na myśli? Ja myślę, że na stan dzisiejszej wiedzy prawnej naszej, takim chyba najlepszym wyjściem salonowym, to jest jednak wycofanie tego słowa niezabudowanych. I wtedy mielibyśmy szerokie spektrum działania dla burmistrza, a odnośnie tych innych spraw, poza mieszkalnymi i niezabudowanymi, wprowadzić następną kolejną uchwałę, jeśli taka będzie potrzebna. Ja nie myślę, że będzie potrzebna. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Proszę Państwa, zamierzałam wycofać te trzy projekty, ale w sumie pierwszy zamysł był taki, żeby dodać tutaj tylko słowo niezabudowany. A przy okazji proszę zwrócić uwagę, że ja jestem bardzo często w takich sytuacjach, kiedy mam nawet trzech prawników przed sobą, bo pan Jacek też prawnik, akurat no może nie wykonujący tego zawodu. Natomiast siedzą i każdy ma inne zdanie, a burmistrz musi rozstrzygnąć. Cóż on biedny ma powiedzieć wtedy? Więc ja nie wiem, czego. Przepraszam, czy ja zapytam obydwu panów, czy jeśli dodamy słówko niezabudowany, czy będzie to miało rację? To słowo niezabudowany załatwi, tylko nie załatwi pewnych działań, gdzie jest przejściowe, jakie załatwi. Ale to chyba jest rozwiązanie, ale to są. Tak, no jeśli już tak się skłaniamy ku temu rozwiązaniu, że zastrzeżenie postanowień wynikających z zapisów uchwały, tak jak mówię, często to teraz głos ma pan naczelnik, szanowni państwo. Jako nieruchomości zabudowane, nawet nieruchomości o znacznej powierzchni, jeżeli tam jest jakiś stary galaktyk, kawałek jakiegoś niemieszanego budynku, to trudno tych zasobić. Czy to jest nieruchomość zabudowana, czy niezabudowana, tak się zabudowa na ogóle inne prawne wątpliwości również. Ale mniejsze moje ocenie by było, że zastrzeżenie postanowień wynikających z uchwały w sprawie. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie wycofamy, to nie ma przepieku, naprawdę trzy projekty, ja odsłuchuję, ale nie wiem, czy Państwo odsłuchujecie wycofać. Panie radco, czy tutaj informacja o, bo my już przyjęliśmy porządek. Ale musi być głosowanie, ale głosowanie musi być. Na wycofanie, głosowanie musi być. Czyli bardzo proszę, ponieważ, a jeżeli autor wycofuje? Już autor nie jest tutaj. Rozumiem. Proszę Państwa, ponieważ porządek może być zmieniany przez radę, porządek sesji w każdym momencie, w każdej chwili naszego posiedzenia. Dlatego też, kto z Państwa jest za tym, aby z porządku dzisiejszej sesji wycofać projekt numer 6 w sprawie zbycia nieruchomości? Pojedynczo będziemy przegłosowywać wszystkie projekty. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku projektu numer 6 w sprawie zbycia nieruchomości? Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. 21 osób za, projekt został przyjęty. Wniosek został przyjęty, czyli projekt nie jest omawiany w trakcie dzisiejszej sesji. Następny wniosek o zdjęcie projektu numer 7. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, aby z dzisiejszego posiedzenia zdjąć projekt numer 7 w sprawie zbycia nieruchomości? Kto jest za przyjęciem wniosku, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. 21 osób za, wniosek został przyjęty.
Przechodzimy do głosowania wniosku o zdjęcie z porządku projektu numer 8 w sprawie zdjęcia nieruchomości. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o zdjęcie z porządku projektu numer 8 w sprawie zdjęcia nieruchomości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. 21 osób za. Wniosek został przyjęty. I przechodzimy do projektu numer 9 w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania ponad te, które na komisji? Bardzo proszę, Pani Marii nie było, tak? Więc Pani Maria powie. Mnie nie było, ale chcę Państwu powiedzieć, że bardzo śledziłam pilnie w telewizji i na bieżąco jestem we wszystkich projektach uchwał. Mnie natomiast, zanim przejdziemy do głosowania, ja już byłam świadkiem tego Bartka naszego, jak się przewracał. Ale ja też mam taki problem, mieszkańcy ulicy Moniuszki i ci wszyscy, którzy kursują ulicą Alei Wojska Polskiego. Wyjeżdżali z Alei Wojska Polskiego w stronę mostu do Moniuszki. Stoi też bardzo potężne drzewo. Ładne, które zasłania absolutnie widok z prawej strony od twierdzy wojen. I to myślę, że to trzeba by było naprawdę dokładnie przebadać, bo ono wydaje mi się, że jest takie same jak ten pomnik. Po prostu to drzewo jest bardzo niebezpieczne. Jedni skręcają w stronę twierdzy, inni skręcają najczęściej w stronę mostu. Widoczność jest fatalna, więc ja po prostu apeluję go. Ktoś tam, nie, on swoją prośbą jest do stronę mostu. Dobra, dziękuję. Lustro proszę tutaj. Państwo burmistrzu, co zainteresowali się tym terenem. Czy to macie projektu numer 9? Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 9? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czekajmy, proszę Państwa, ta maszyna się buduje. Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. 21 osób za, projekt został przyjęty. Projekt numer 10 został przyjęty z dzisiejszego porządku. Przechodzimy do projektu numer 11 w sprawie podziału miasta Giżycka na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ten projekt także był omawiany w trakcie prac komisji. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 11? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Pan Radny Kuczyński, dziękuję. Proszę do głosowania. 21 osób za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu numer 12. W sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Giżycko na lata 2012-2014. Po posiedzeniu komisji na Państwa półki dostarczone zostały autopoprawki do projektu numer 12. Pani Burmistrz, wszyscy Państwo poprawki macie. Tak, jak Państwo dostarczycie wszystkie autopoprawki, nie, czy czekam się po kolei? Dobrze. Czy ktoś z Państwa, to są uwagi niesione w trakcie prac komisji, czy ktoś z Państwa, Pani Maria Kupieru, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja dokładnie przeanalizowałam ten dokument, program wspierania rodziny. I na stronie, nie na stronie, tabela numer 3, powody przyznawania pomocy społecznej, istnieje słowo ubóstwo. Zwracam uwagę, że słowo od jakiegoś czasu cały czas istnieje w naszym programie. Chciałam Państwa poinformować o jednym fakcie, który spotkał mnie w Bartoszycach na konferencji. Świadkiem w postaci pani Ewy Ostrowskiej zwrócił się do mnie jako do prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową w Giżycku, Bank Żywności, Olsztyński Bank Żywności.
tylko nasze miasto Giżycko i Węgorzewo nie utrzymuje z banku żywności. Żywności dla ludzi biednych, ubogich. Dla ubogiego z roku należy się 50 kg żywności. Bank nie mamy prawdopodobnie, i na pewno Pani Burmistrz w tej kwestii zabierze głosy, nie mamy pomieszczeń, nie mamy magazynu, który powinien spełniać wymogi sanitarno-higieniczne do przechowania żywności. Tej żywności się dostaje dosyć dużo i ją trzeba bardzo szybko rozdysponować. I myślę, że i tym powinna się zająć organizacja pozarządowa. Ja Pani Burmistrz wyraziłam zgodę na to, bo nie mogę innego stanowiska zająć, że stowarzyszenie, które reprezentuję, zajęłoby się rozprowadzeniem, czyli dystrybucją skarbowej żywności. To jest kwestia organizacyjna. To są pracownicy MOPS-u, to są wolontariusze, to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. To wszystko można zorganizować. Tylko kwestia, gdzie tę żywność przyjąć i przechować. To jest dosyć odpowiedzialne. Więc chciałabym Państwa zwrócić uwagę, żebyśmy w budżecie na przyszły rok, jeśli nam w tym roku nie wyjdzie budżet, nawet jeżeli dostaniemy tę żywność, nie mamy ją gdzie przechować. Jeżeli wyjdzie ten problem w przyszłym roku, to chciałabym w budżecie poprosić o to Państwa, żeby znaleźć pieniądze i chociażby mamy lokal tam, gdzie jest MOPS, całą potężną piwnicę. Całą potężną piwnicę, którą część tej piwnicy, nie wiem, bo jasne, jakie wyglądają, tam jest zagospodarzyć na przechowanie żywności. Bo drugim krokiem będzie miasto Węgorzewo i też tam podejmę się tego działania. Ja przyjęłabym tę żywność, byłabym dystrybutorem przy pomocy wszystkich innych organizacji i takich działów społecznych, które się zajmują tą działką. Szkoda, że po prostu nasi mieszkańcy, ci, którzy dostaną, bo na pewno dostaną, bo tak biedę mamy, nie mogą dostać. Weźmy to wszyscy do serca i prosiłabym bardzo o. Ja się podejmuję tego zadania. Dziękuję. Pan Radny. Ja króciutko, mam taką propozycję. Dzisiaj przekazaliśmy Moskwirowi salę gimnastyczną. Ona jest nieduża, tam jakiś zawód sportowy nie da się zorganizować. Może na magazyn żywności tą salę przeważy. Które za transport płaci umowę zabiera, to nie jest takie proste. Tej dokumentacji jest bardzo dużo, więc jeżeli ja się podejmuję, to chciałabym tę robotę wykonać zgodnie z prawem, z przepisami sanitarno-higienicznymi. To jest bardzo ważne, bo są wydatki, dzielnica zakwestionuje, są wymogi w tym względzie, bo to jest zielność. I nie chciałabym ponieść jakichkolwiek konsekwencji z tytułu zatrucia czy przedterminowania i tak dalej. To musi być bardzo szybko zorganizowane. Więc jeżeli nie w tym roku, to pomyślmy o naszych mieszkańcach na przyszły rok. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tego projektu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 12? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania, bo radny Krytowski wyszedł. 20 osób ma. Znaczy na chwilkę. Projekt został przyjęty. Projekt numer 13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta zgodnie z porządku. I przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu. Informacja burmistrza miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2011 rok. Proszę bardzo, Pani. Proszę Państwa, jak co roku
macie dołączoną do materiału. Czy odczytywać ją? Dobrze, przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie złożonej oświadczeń majątkowych za 2011 rok. Najpierw może pismo do... pismo, które przyszło z Urzędu Skarbowego, ponieważ to pismo przyszło 8 października. W sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radny. Oświadczenie Urząd Skarbowy w Giżycku, wykonanie obowiązku wynikające z artykułu 24 ha ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym przedkłada informacje o wynikach przeprowadzonej analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Giżycku. W wyniku analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości. Andrzej Jelec, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie wykazano uzyskanych w 2011 roku dochodów z tytułu wieprawnego, umów zleceń oraz innych źródeł. Jerzy Kunda, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie wykazano dochodów z gospodarstwa rolnego oraz błędnie podano dochód uzyskany z tytułu wieprawnego. Genoveta Kieźnik, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie wykazano dochodu z tytułu umowy zlecenia. Andrzej Urbaniak, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie podano powierzchni garażu. Andrzej Szoczek, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie wypełniono części do formularza. Bogdan Górski, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie podpisano części do formularza. Nie podano powierzchni i adresu położenia garażu oraz nie wskazano roku produkcji samochodu. Jerzy Kuczyński, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie wypełniono pola dotyczącego przychodów i dochodów z gospodarstwa rolnego. Nie wskazano uzyskanych dochodów z tytułu nieprawnego. Mirosław Kostąski, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie wskazano wartości lokali usługowych oraz roku produkcji statków. Poza wyżej wymienionymi nieprawidłowościami, tutejszy organ, dokonując analizy przesłanych oświadczeń majątkowych, stwierdził ponadto, że zdarzały się przypadki, kiedy to zamiast dochodu wskazywano przychód, nie podawano dochodów uzyskanych z każdego źródła przychodów, tylko łączną kwotę dochodów oraz nie wskazywano funkcji, stanowiska lub miejsca zatrudnienia, z którym wiąże się obowiązek składania oświadczenia majątkowego. Państwo składają oświadczenie jako radni, a Państwo w większości nie piszecie tego oświadczenia, tylko piszecie swoje miejsce wykonywania pracy zawodowej, nie wszyscy. To jest informacja z Urzędu Skarbowego. Proszę Państwa, to jest informacja. Informacja, którą Państwu przeczytałam, jest informacją, którą otrzymałam z Urzędu Skarbowego, więc ja po prostu Państwu odczytuję. Myślę, że większość tych uwag dotyczy, powiem szczerze, tego zbyt wielkiego pośpiechu przy pisaniu, dlatego też bardzo proszę przy następnym oświadczeniach robić to uważniej. Ja w swojej informacji, żeby się nie powtarzać, powiem wam tylko to, czego nie ujął Urząd Skarbowy, a napisał dosyć ogólnie, czyli pani Genoveta Kieźnik, wykazany przychód zamiast dochodu, to jest często powtarzający się błąd. Pani Maria Popiełuch, wykazany przychód zamiast dochodu, a Andrzej Maria, wykazany przychód zamiast dochodu. To ja wyjdę do Urzędu Skarbowego, bo ja mam dobrze wypełnione. Więc ja to pani pokazuję. Pan Mirosław Boś, wykazany przychód zamiast dochodów, nie przeczytałam. I teraz proszę Państwa, Urząd Skarbowy przesłał także informację o oświadczeniu. Pan Burmistrz, Urząd Skarbowy w Giżycku informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych przesłanych przez Burmistrza Miasta Giżycka nie stwierdzono nieprawidłowości. I proszę Państwa, oświadczenie majątkowe pani Burmistrz i przewodniczącego Rady analizuje Wojewoda. I teraz informacje odnośnie oświadczenia pani Małgorzaty Czaplińskiej. Zostało złożone w Wojewodzie w terminie i w punkcie
Punkt. Proszę Państwa, to jest też uwaga, to jest uwaga do mnie, a tym szczerze mówiąc do wszystkich, do większości z Państwa. W punkcie zastosowano kreskę, dotyczyło to konkretnie mieszkania, że nie posiadam, dotyczy wpisane kreska, a nie określenie nie dotyczy. Mimo, że jest to tylko forma zalecana, a nie wskazana przepisami prawnymi. Pan wojewoda zwrócił mi uwagę, że wypadało, zaleca się jednak wpisać nie dotyczy, a nie kreskę. Innych nieprawidłowości oświadczenia mają wypowiedź złożone przez panią przewodniczącą radnie stwierdzono. Oświadczenie majątkowe za 2011 rok pani Rady Piotrowskiej, także złożone w tym nieokreślonym ustawą. W punkcie 10 wykazano kredyty bez podania kwoty, jaka pozostała do spłaty na dzień składania oświadczenia. Innych nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym złożonym przez panią burmistrz nie stwierdzono. Nie ma wymogu. Ale to nie ma wymogu, ile ma się na to składać. Nie, Państwo, ja przeczytałam Państwu tę informację, dlatego że... Proszę Państwa, ja przeczytałam Państwu tę informację dlatego, że Państwo mieli punkt informacji przewodniczących Rady Miejskiej, ale nie mieliście dołączonej tej informacji, dlatego przeczytałam, natomiast informacja pani burmistrz jest dołączona i dlatego chyba, że ktoś z Państwa chciałby, aby pani burmistrz przeczytała to, co Państwo mają w materiałach. Nie. Dobrze, przechodzimy do następnego punktu. Przepraszam bardzo. Pan radny sekretarz w tym punkcie. Po prostu taki szum na sali. Bardzo przepraszam, bardzo przeszkadza prowadzeniu sesji. A dzisiaj ten szum ja słyszę cały czas. Nie wiem, że jest bardzo zła głośność, to jeszcze jest szum. Więc bardzo Państwa proszę jednak o ciszę i uważne słuchanie. Pan radny sekretarz. Kwestii właśnie tych oświadczeń, może warto byłoby się zastanowić, ale zrobić weryfikację tych dokumentów, bo ja wpisuję tam na przykład, jestem na stanowisko i miejsce pracy, ja wpisuję nauczyciel gimnazjum nr 2. Natomiast może wpisuję również, ale wpisuję dodatkowo, tylko i wyłącznie na intuicję. Natomiast warto by się zastanowić nad tym, czy nie zweryfikować tych dokumentów, nowe zrobić wzory. Ale to jest no, to nie tworzymy, to jest ustawa. A ustawa, ale znów zrobić. Tak, to jest ustawa. Ja jak słyszę, to co roku jest jakaś nowa zmiana. Robi się według tego samego schematu co roku i wiecznie ktoś tam się przyczepi, że to nie tak. Proszę Państwa, pan radny Sekta głoski. Panie radny Urbaniak. Pan radny Sekta głoski. Ustawa się nie zmienia, kolego radny Sekta. Ja myślę, że po prostu różni pracownicy Urzędu Skarbowego w różnych latach sprawdzają bardziej lub mniej wnikliwie i to tylko z tego wyłącznie wynika. W tym samym punkcie pan radny Waszkiewicz. Tak, bardzo proszę. Mam taką propozycję, żeby zaoszczędzić pracę organowi skarbowemu, wypracować taki wzór, gdzie piszemy odpowiednie informacje, zostawić duże rady, przychodzi czas z badania świata, jakieś mam wątpliwości, zawsze może zależeć. Znaczy, proszę Państwa, ja mam inną propozycję.